Siemano, witam serdecznie. Miało być machanko, a nie pstrykanko, panie Nihilest. O, no, nawet mówi hej. No, to jest innowacja. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Elden Ring i powiem wam, że absolutnie nie jestem mentalnie gotowy na walkę z Radanem. Ale więc uciekamy stąd, idziemy sobie. Nie chcę. Przyjdzie taki dzień, Radanie, gdy stawię ci czoła i będziesz gryzł pioseczek jak każdy inny, ale to nie jest ten dzień. Moi mili, wyruszamy do studni rzeki Siofra. Tutaj się wchodziło i w podziemiach jest dalsza miejscowa. Dostałem tutaj bęcki od jakichś duchów i od samego siebie, bo też sobie gdzieś tutaj skakałem chyba i mi się spadło z bardzo dużej wysokości ze sporą liczbą run, więc mam trochę traumę z tą miejscówką. Niemniej wyruszamy tutaj i zobaczymy, czy może już po levelowaniu, bo dosyć konkretnie polevelowałem, może będzie opcja, aby tutaj podziałać. Czy tutaj można na koniu szum jeździć? Można. To fajnie. Absolutnie nie pamiętam tej lokacji, ale spróbujemy coś tu poczynić. A na wstępie pamiętajcie, że można ten kanał subskrybować. Już się zrobiło chyba ponad 170 subskrybentów w ogóle w międzyczasie. Jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony zarówno kwestią subskrypcji, jak i pięknem tej lokacji. Ja bardzo szybko tutaj biegałem, a widzę, że to jest miejscowa, gdzie zdecydowanie lepiej się porozglądać. Zobaczcie te ilonki tutaj. Tylko żeby to się nie skończyło tak, jak na ogół się kończy w Soulsach, że sobie oglądasz coś, nie? Na przykład takie ilonki, badasz i nagle ktoś na ciebie wskakuje i giniesz. Jeżeli graliście, to na pewno znacie to uczucie. A tymczasem zobaczmy tutaj. Można rozpalić ogień. Trochę to mi śmierdzi, moi drodzy, twierdzą Faraona. Ale odpalmy. No w twierdzy Faraona były trzy płomienie, trzeba było je rozpalić i wtedy się otwierały drzwi do sali, gdzie walczy się ze stróżami otchłani, czyli z jednym z władców pogorzelisk. No i być może tutaj będzie podobnie. Zioło pocałunku. W ogóle ktoś ostatnio w komentarzu mi zarzucił, że znam Elden Ring, ale robię z siebie idiotę, nie? Udając, że nie znam. No, pozdrowienia dla tej osoby, tu chyba byłem. Pozdrowienia i no... Nie znam Elden Ring. Znam jakieś małe fragmenty, których nie udało mi się uniknąć. W trakcie... przeglądania internetu, nie? No bo był taki moment, że było naprawdę spory szum wokół gierki. O proszę! No dobra, to zdecydowanie zdaje się, że zrobiłem progres, chociaż wypadałoby jeszcze obadać, jak wyglądają obrażenia magiczne, bo może oni po prostu... Chociaż no ten miecz też w sumie zadaje w dużej mierze obrażenia magiczne, aczkolwiek nie tylko. O, tu widzę, że jesteś taki z tych szarżujących. Zresztą to tak wyglądasz na jakiegoś takiego berserkera. Trochę jakiś demon, bo ma rogi. Chociaż to może być hełm z rogami. Nie, no wygląda bardziej jakby miał rogi. Dobra, jeszcze się przyjrzymy im na pewno, ale to może później. Co ja tu zbieram? Zioło pocałunku rosy. Dużo tego tu rośnie. A i być może warto zapamiętać nawet, że to tutaj rośnie. Walczę mieczem, bo pamiętam, że jak tutaj byłem poprzednio, to bardzo było dużo wrogów i mi bardzo brakowało many. No oczywiście mam więcej już łyków w tym momencie. Dlaczego w ogóle mam 6 uzdrawiających, tylko 4 modre? To wiecie co, chyba tutaj byłem, bo poza odnawiającymi się materiałami rzemieślniczymi tutaj nic tutaj nie widzę. Chyba tutaj zraszowałem konno, tak mi się kojarzy. W tym tutaj kościółku, bo to jest jakiś kościół, chyba faktycznie świątynia Poroża to jest. Tam byłem i nic ciekawego nie udało mi się w sumie znaleźć chyba, ale może jeszcze warto tam zerknąć. Kurde, trochę też to się kojarzy z jeziorem z pierwszej części Dark Souls.
Trochę też się to kojarzy z tym niegasnącym jeziorem z Dark Souls 3, które oczywiście było odpowiednikiem tego z pierwszej części. Tylko takim już opanowanym przez demony. No w obu grach lokacja z jeziorem była w sumie poboczną i dosyć ukrytą lokacją. No tak, tu jest jakieś właśnie... jakaś bestia z porożem, czy ogromny jeleń. Trudno orzec. Może coś tu jeszcze było, może coś było po okolicy, ale... w sensie wcześniej, ale zebrałem. No dobra, póki co nie ma co tutaj raczej, myślę, kombinować. I wyruszamy dalej. No, badać, co tu się dzieje, czy tam na górę będzie można wejść. Nie wiem. Może jakaś winda będzie, może tam się nie da wejść. Dobra. Te ogniki chyba były wrogo nastawione. O, te mam na myśli. Nie, to są żółwie. Te ogniki tutaj. Ale chyba nie da się ich atakować, nie? To są pułapki takie. Wow. Ja myślałem, że to wybuchnie. Ha, on się rozładowuje po czymś takim. No dobra, czyli warto konno obok nich przejechać i mieć z głowy, nie? No, trochę oberwałem, ale nie jakoś znacznie. Ten też zniknął był. Tak jest. Komar mnie próbuje tutaj ukąsić, czy urządlić raczej, nie. Komary raczej nie kąsają, nie? Ej, tam wygląda, jakby był kolejny płomień. No ale dobra, tutaj sobie najpierw obadajmy rejon. O, tu można coś podnieść. Ponury kamień kowalski drugiego poziomu? To bida jakaś straszna, może jednak za późno tu przyszedłem już. Dobra. Zbyt beztrosko się poczułem. No ale w sumie co, tam poza tymi trzema duchami, które pokonałem na jakimś pagórku, no to nic innego nie pokonywałem, więc nie ma straty. A przynajmniej mogę sobie zmienić estusy, mam na myśli oczywiście butelki z modrymi łzami. I to się robi tutaj. Wzmocnienie, przydzielenie, zrobimy sobie... Tak, mam jeszcze ten wspaniały eliksir, który w razie czego może mnie też jeszcze tam podleczyć, nie? Bo on przywraca mi teraz zarówno manę, jak i zdrowie. Okej, świetliki, ogniki bywają, jak widzę, zabójcze, więc nie lekceważmy potęgi. Dobra, tutaj przejadę obok tego. On się striggerował, czy nie? Nie striggerował się. Oto cwany ognik, świetlik. Nie. Dobra, tym razem koniuszy oberwał. Tak, to był ten kamień kowalski. No jest teleport jakiś. Czy ja chcę z niego już teraz korzystać? Chyba nie. Chyba wolałbym najpierw obadać, co tu jest po okolicy. A, tu był krab w ogóle. To kraba by trzeba było, myślę... może procą potraktować. Zobaczymy, jak on to przyjmie. Uj, zabolało krabulca bardzo. Chyba faktycznie aż za dużo czasu czekałem na te studnie rzeki Siofra, bo... Okej, no wiadomo, że... świetlik mnie zabił, ale no, jestem magiem i raczej glass cannonem, więc zabić mnie nie trudno. A po obrażeniach mogę raczej widzieć, czy jestem odpowiednio wylewelowany na dany etap, czy nie. No i tu obrażenia wyglądają naprawdę bardzo konkretnie, a wy jesteście niewidzialni, no tak. Dobrze, to tak, tam widzę, to mi wygląda trochę tutaj ta ścieżka w górę na ścieżkę główną. Są jakieś takie kapliczki, no i dużo duchów. Jakoś tak doświadczenie soulsowe mi wskazuje, że oj, że to może być główna droga. Może by go mieczem dokończyć? Oj. No i udało się.
Tutaj coś jest. Złoty run 4. poziomu, to już jest trochę run. O, proszę bardzo, topór z kości żuchwy. Urocza broń, urocza, naprawdę. No, czyli tym walczą najwyraźniej te duchy. Ciekawe jest to, że są to duchy, a może z nich wypaść materialna broń, nie? Nie wiem, czy to tak powinno się odbywać, ale... O, mamy kolejnego. Dziki chyba nie są wrogo nastawione, co? No, można je oznaczyć, ale... Nie, nie atakują mnie, więc sobie go... Ziomeczka dziobniemy w taki oto sposób i dociachany zostanie tak oto. Myślę, że dla odmiany trochę też takiej walki w zwarciu może być spoko. Okej, co tutaj się dzieje? Tam wygląda, jakby był kolejny do zapalenia. Nie wiem, jak to nazwać. Znicz może. O, dzień dobry. Albo i nie do końca taki dobry. Wiecie co, ja wolę z nim walczyć... pieszo, chyba. Ej, no nie sądziłem, że on aż tak może się rozszaleć, przecież spam to był niewiarygodny. Ziomeczku. Przynajmniej trochę mogę jakiegoś skilla też pokazać, nie? Bo przecież... że nie twierdzę, że był jakiś ultra... Siemano, jelonku. No te jelenie są naprawdę tutaj urocze i... No to jest taka rzecz, wiem, zmieniłem wątek nagle, mówiłem o skillu. No po prostu chodzi mi o to, że wiecie, no rzucając czary to tam jakiś skill, nie? No unikanie, dobra, ale poza tym to się kastuje czary, timing ma znaczenie, a... Aha, zapomniałem, że tu się skradać można w ten sposób. Oj. A to właśnie on stał. Znaczy ja stałem na kamieniu, byłem wyżej i do tego nie załapało backstaba. No, to co do skilla to to. A co do jelonków, bo o tym też chciałem powiedzieć, to... No, w Dark Souls takich rzeczy nie było i wydaje mi się, że to dlatego też, że po prostu no... takie rzeczy by obciążały mocno jakoś tam... marynowana w złocie łapka ptaka. No chodzi o jakieś tam technologiczne sprawy, nie? Że trzeba było jednak kiedyś bardziej minimalistycznie podchodzić do tematu. No tutaj można takich jelonków nawkładać i wszystko, jak widzicie, śmiga bez zarzutu, bez przycinek. Dziabut! Piździet! Gin! No i właśnie, a może wiecie co? W sumie obadamy sobie... jeszcze przed zapaleniem znicza, żeby tam ognik jakiś mnie przypadkiem nie dojechał, obadamy sobie ten topór, który mi z nich wypadł, bo przynajmniej będę wiedział, z kim walczę, nie? Pewnie. Topór z czaszki roślinożercy, broń wyznawców, przodków, którzy gardzą metalem. Ten topór to raczej broń obuchowa, zamiast ostrza ma zwierzęce trzonowce służące do zadawania ciosów i ranienia wrogów. Ma umiejętność szał. No ale tak, to są w takim razie wyznawcy przodków, którzy brzydzą się metalem. Ciekawostka, ciekawostka, czyli stawiają na tradycję, jak sądzę. No to w sumie wyznawanie przodków i stawianie na tradycję to się trzyma jakoś kupy razem. Dobra, ogniku, świetliku, nie zabij mnie, proszę. Chciałem się go pozbyć, bo on tak był tutaj niepokojąco blisko. I zapalmy, zapalmy tutaj... to oto coś. Bez cutscenek. Można tutaj, widzę, też duchów używać. I to się robiło tutaj w lewo. Ale co, nie mogę teraz, tak? A, bo tutaj można, tutaj już nie można. Dobrze, przy zniczu nie można z jakiegoś powodu... Niech będzie. Nie do końca wiem, gdzie iść. No, w sensie zaczynam myśleć, że może tamta trasa w górę jednak nie była taka główna, bo tutaj w ogóle mnóstwo tych przejść jest. To może najpierw ten otwarty obszar po prostu obadam. To może być nie najgorszy pomysł. I tak, napiję się troszkę, bo tu mamy ośmiornicę, która...
Może stworzyć problemy. O kurde, ej. Aha, widzę, że można ośmiornicę zastagerować procą, ale ona ma jakieś w ogóle absurdalne ilości zdrowia. Poczekajcie, łykmy sobie. I może łuk większe wrażenie na niej zrobi, co? Bo przecież to było... Też wchodziły w nią spore obrażenia w sumie, bo tam chyba po 500, no nie, ale widzę, że łuk stanowczo lepiej działa. Ona musi mieć wysoką odporność na obrażenia fizyczne, bo... No proca zdaje się, że właśnie te fizyczne zadaje, a tutaj po prostu łuk, który zadaje obrażenia magiczne, no sieje niesamowity demedżunek. No zresztą naładowany urłamek z kamiennej komety też całkiem ładnie zadziałał. I odzyskałem Estusa też, to fajnie. Zobaczmy. A może taki mniejszy odłamek? Pewnie błyskamienny pocisk nie wystarczy, co? A wystarczy jednak. To fajnie. Ale mnóstwo was tutaj zrodziła ta wasza ośmiornicza matka. W sumie mógłbym ich atakować tym, nie? I to by się bardziej opłacało, bo oni są w grupie. Jednym czarem mogę od razu dwóch pokarać. Tu może się... Druga ośmiornica tam jest duża. Chyba. Tak jest. Dobrze, no to łuk. Łuk w takim razie. Już wiem, że to jest po prostu dla niej przebolesne doświadczenie. Ale od tyłu dostaje mniejsze obrażenia chyba. Wiesz, od boku. Trzeba jej najlepiej, wygląda na to, w ryjek strzelać i to zadziała pewnie dobrze, żeby ona nie skoczyła na mnie teraz. Tak, to jest stanowczo dobry wybór. Strzelanie w mordę. Oj, to nie było w mordę. To było we mnie przede wszystkim. No dobra, wiecie co, w związku z tym, że już wiem, że po pokonaniu tego stwora się regeneruje łyk w butelce, to sobie podpiję od razu. A tak, mam 4 z powrotem, więc faktycznie się odnawia. Dobra, ale tak, no tego też by trzeba podpić. To dropnęło chyba z mopka, co? Tak, jajnik ośmiornicy lądowej. Tam jakiś wodospad jest też. Myślicie, że będzie przejście za wodospadem? Jajnik ośmiornicy lądowej, kolejny złoty rum 4. poziomu. Remedium wezwania zgiętego palca. Ten przedmiot już zdobywałem wcześniej, ale nie pamiętam, co on czyni. Chyba jednak zawalczę z ośmiornicami wręcz. Tutaj oczywiście ze względu na oszczędność many, bo widzę, że to może być bardzo rozległa lokacja. Nie wiem, na ile mi tam będą się te butelczynki przywracać, więc lepiej trochę... Ała! Takie rzeczy nieładne mi robisz? Dlaczego? A może dlatego, że zabijam twoich kumpli, co? Właściwie nawet to są pewnie to twoje rodzeństwo. A, pozwolę sobie na odrobinę finezji. Dobrze, kolejna duża ośmiornica, to chyba, nie wiem, trzeba będzie pokonać duże ośmiornice, a potem pomijać je na dalszej drodze eksploracji, bo chociaż no, one niby odnawiają te estusy, nie? Ale wiecie co, ja ją triggeruję w moim kierunku jakimś takim słabszym czarem i dopiero jak się odwróci do mnie, powiedzmy twarzą, frontem, to użyję wielkiego łuku Loretty, żeby... Oj, nie marnować wielkiego łuku Loretty na lurowanie wroga, nie? Czy agrowanie, czy zwał jak zwał. Nie wiem, czy ta ośmiornica się trochę nie leczy. No, zasięg tą macką ma naprawdę nieprzyjemny. Bo chyba... Po pierwszym ataku miała trochę więcej zdrowia niż przed drugim.
Chociaż wiadomo, bo drugi atak jest. Pierwszy atak jest zawsze przed drugim, nie? Ale. Nie będę się wydawał w te rozkminę. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Dobra, kolejna ośmiorniczka poległa. Tam jest wejście. Zdaję sobie z tego sprawę, ale interesuje mnie teraz, czy coś się mieści za wodospadem. No, gdybym ja był twórcą gry, to umieszczałbym coś za wodospadem. Zastanawiam się, czy chyba była jakaś gra, która pod wodospadem zostawiła coś na zasadzie easter egga z komunikatem, że o co spodziewałeś się przejścia, czy coś takiego. No, a tutaj w ogóle nastąpiła z mojej strony zmiana celu w ostatniej chwili, już w trakcie wykonywania ataku, żeby zaatakować tę bliższą ośmiorniczkę, bo dalszej bym nie trafił. Także tak, tak, to był master skill. Okej. Okay. Chociaż znając From Soft, to równie dobrze tam może być śmierć, nie? Po prostu wchodzisz za wodospad i tam jest głębia i dobranoc. Marynowana łapka. Czy działa pochodnia pod wodą? No wiadomo, że działa, bo czemu miałaby nie działać? Może iluzoryczna ścieżka tu jest jakaś? Coś? Nie? Ech. No nie powiem, że jestem zawiedziony, ale... bo to by było zbyt duże słowo. Natomiast... no chciałbym, żeby tam coś było. Co ty właściwie? Aha, tam coś... Dobra, już wiem. Coś chyba duchy chciałem przywołać, a tu nie można duchów przywoływać. Wiecie co? No tak trzeba by tych świetlików się chyba pozbyć. Jest jakieś rusztowanie na kolumnie i to jest kolejny fragment lokacji do zbadania. No, najlepsza taktyka to jest po prostu striggerować takiego świetlika i gdzieś się schować za kamieniem, czy cokolwiek tam do schowania akurat będzie na podorędziu. Ale czasami to może być trudne, bo widzicie na przykład ten świetlik. Lubi sobie latać na otwartej przestrzeni. Dobra, świetliku. Weź tutaj się, kurde, zainteresuj mną. Dobra, tu podbiegłem w trochę nieznany rejon, więc to mogło być ryzykowne. W sumie coś tu jest ciekawego? Nie. Może na dachach. Ale to badamy później. Najpierw otwarta przestrzeń. Jeszcze jeden świetlik, tylko gdzie by to uciec? Może za drzewo tam? Albo za to drzewo. O, to może być dobry pomysł. Oj, czyżbym słyszał wilki? Na pewno jest tutaj wyznawca przodków. Tak chyba oni się nazywali, wyznawcy przodków. Odłamek błyskamienny komety. No w sumie może by go pieszo porobić. A tam łucznik jest w ogóle. Panie łuczniku, czy pan zmienia broń na broń do walki w zwarciu, jak podejdę bliżej, czy niekoniecznie? Koniecznie. Koniecznie, tak, tak, widzę, że koniecznie. To miał być backstab, ale nie wyszło. O, za maszyste dosyć ciosy, że trzeba uważać. A to był ledwo backstab. Okej, okay, no tylko, że... Może oszczędzam estusy do many? Ale za to wydaje te do zdrowia. Siemano, jeleń. Ja wiem, że z ciebie mogłoby pewnie dropnąć coś do craftingu, ale ja i tak za bardzo craftingu tutaj nie uskuteczniam, a żal mi jelenia. Ło. Umieraj pan, umieraj. O, ale odzyskałem estusy. To jest bardzo przyjemna informacja. Peklowane, centkowane mięso. Dobra, napiję się, bo lepiej, żebym ja tutaj miał pełne zdrowie, bo naprawdę mam go generalnie łącznie mało, więc no nie trudno, żeby mnie wrogowie zabili szybko. A tutaj widzę, że to jest tricky miejscówka. Pioseczek podjedzony, szczątkowy róg. No i mamy kolejny teleport. Ciekawe, czy on to jest jeden. Te teleporty do siebie prowadzą na przykład nawzajem? Może tak być.
Ponury kamień kowalski drugiego poziomu, dosyć bidny. No tu już poruszam się ostrożnie, nauczony doświadczeniem w tej lokacji. Tam dwa świetliki i kolejny znicz do odpalenia. Czy to będzie ostatni? A nie, tam jest jeszcze w ogóle. Ja go ominąłem? A nie, tam nie byłem jeszcze po prostu, bo ja jakby za te kolumny nie przechodziłem dalej. Dobra, dobra, dobra. Zerknijmy jeszcze tutaj może. O, tam na dole mogą być wrogowie, bo oni z daleka są niewidoczni. Ale mogą być, o tu widzę przedmiot po lewej. I kolejny wyznawca. No są trochę oni w jakiś tam sposób podobni do poszukująca strzała. Do przeciwników z namalowanego świata Ariandel w Dark Souls 3. Ale trochę inny projekt. No, myślę, że ciężko raczej już przy tylu grach robić zupełnie jakichś unikalnych wrogów. Jedyne, co mogliby robić takiego, moim zdaniem, to na przykład, wiecie, zrobić takiego przeciwnika, który jest rozmiaru tych wyznawców, czyli taki, wydaje się, że będzie raczej, no właśnie, siłowy. Będzie miał jakąś taką maczugę i wykonywał mocne ataki, ale jak już na przykład wykona sekwencję, to potem trochę tego czasu jest, a czyli nie jest on taki ostatecznie szybki, i zrobić z niego takiego przeciwnika bardziej deksowego, nie? Że myślisz właśnie, że spotkasz takiego młotkowego, a tutaj się nagle okazuje, że on jest turbo zwinny i nie wiem, nakłada krwawienie, coś takiego. O, tam was idzie trzech z dwoma wilkami, czy trzema? Nie wiem, tak czy siak, to jest bardzo wesoła ekipa, widzę tam. Nie, nie, nie. Siomku. Nie no, to w jaki oni potrafią spam po prostu wpaść. Znaczy spamerski szał. To jest niesamowita sprawa. Dobra, gin. Chyba jednak postawię na magię. Bo oni się robią dosyć niesympatyczni tutaj. Ała. Dobra, tym będę go atakował. Zobaczymy, jak naładowany odłamek błyskamiennej komety na niego zadziała. No całkiem nieźle. Naładowany i nienaładowany i mamy po temacie, ale trochę tutaj podostawałem na mordkę niestety. Cienkie kości bestii. Dobra. Ło, to go prawie zabiło w ogóle. A, tamta ekipa tu wraca i zostawiliście znicz, moi drodzy, niepilnowany. Sporo tych zniczy. No właśnie, zniczy czy zniczów? Zniczy brzmi mi ładniej, ale to nie znaczy, że jest to forma poprawna. No dobra, ekipo, jak was tam pokarać? No wypadałoby, żebyście zginęli. Ale tak, to przede wszystkim wymaga zmiany broni. No myślę, że odłamek błyskamiennej komety jednak tutaj. No szkoda, że on nie umiera na takiego jednego hita. Bo tutaj zmiana na tańszy czar jest czasochłonna. A, jak przytrzymam... Jak przytrzymam strzałkę do zmieniania czarów, to ustawia mi od razu pierwszy czar, więc mogę z błyskamiennej komety, przytrzymując, od razu przejść do błyskamiennego pocisku, bo on jest akurat pierwszy. Także spoko. Poszukująca strzała kolejna. Nie wiem, co te strzały robią. Jak będę grał łucznikiem, to wtedy będzie mnie to interesować. Albo, nie wiem, łotrzykiem, kimkolwiek, kto zadaje na dystans obrażenia z łuku. No dobrze, tutaj chyba bardziej ogarnięte niż mniej to jest. Możemy ewentualnie tutaj jeszcze, o, taki jest kolega na przykład. O, to był niekoniecznie ten czar, którego chciałem użyć, ale dobra, już może być. Czegoś tu pilnowałeś, widzę, złotego runu trzeciego poziomu.
A właśnie, ja tam coś sobie poumierałem chyba, skacząc na górę, będąc tutaj po raz pierwszy, nie? Bo to jest moja druga wizyta. Wiadomo, przejedźmy się w takim razie jeszcze po tych tutaj okolicach. Siemano, Dzikor. Siemano. No, no właśnie, bo tutaj widzę, że są takie rzeczy, które korcą, nie? Można wskoczyć na samą górę. Ale można też wskoczyć niżej tutaj jakoś i to mi śmierdzi zgonem. Jak w ogóle wygląda kwestia mojego levelu? 22 tysiące potrzebuję, no dobra, to tam 6 tysiącami jakoś bardzo się przejmować nie muszę chyba. Aha, no dobra, i co? Czy ja tu byłem? Może byłem. Oj. No dobra, ale tu wygląda, jak można było zejść niżej. Mógłbym to sprawdzić, ale nie wygląda, żeby dało się potem przejść gdzieś z powrotem. Jeszcze obadajmy, może gdzieś indziej zaskok jest jakiś bardziej taki... Wiecie co, wolę się poruszać tu pieszo, bo... Na koniu jest większa jakaś taka bezwładność. Dobrze. No bo co, jakbym zeskoczył tu, to pewnie nie dam rady wskoczyć tam, gdzie był przedmiot. Nie, no nie wygląda na to. Wygląda jednak, jakby trzeba było zeskoczyć tam na dół, na drugim końcu mostu. A, można też, czy ja tutaj... Poczekajcie. Nie. No faktycznie zejdę z tego konia teraz. No tam na dół można by, tylko pytanie, czy jest po co. Można też iść dalej tutaj. Tu już koń się przyda. A i tu jest koniec też. No i tu zeskoczyć ewidentnie nie ma gdzie, ale jest przedmiot. Kamienny, klucz kamiennego miecza, spoko. To zawsze miło znaleźć. No i dobra, i co? I chyba jednak czeka mnie tutaj skakanie. No więc wychodzi na to, że albo tu nie byłem, albo nie pamiętam, że byłem, albo... No jak nie pamiętam, to jeszcze przy okazji też klucza nie zgarnąłem, nie? A, w porządku. Mój pies coś tutaj się zmierził z jakiegoś powodu. A, można by tu jeszcze się pokusić. Oraz tutaj, no i co? Chyba na dół teraz. Tak, no tutaj trochę kusi, żeby skoczyć, ale to chyba... No, trzeba będzie skoczyć. To lepiej by było konno chyba uczynić. O, chociaż, no, wygląda to niebezpiecznie. Dobra, udało się. I co? Aha, jajco. Okej, a może gdzieś jeszcze na dół? Czy będę musiał użyć odpowiednika kości wiodącej do domu i się ewakuować? A tutaj można zejść. No i chyba dotrę do tego przedmiotu w ten sposób, co? Do przedmiotu, który był na początku. Tak jest, to jest to. Czy to coś jest w ogóle fajnego, czy... mniej fajnego? A, dobra. Zdecydowanie mniej fajnego. Dla mnie przynajmniej. A tutaj coś jeszcze może? No nie, wygląda na to, że nie, czyli... Mogę tylko powrócić właściwie. Na właściwy tor. No, myślałem już, że może to się skończyć przypadkiem umieraniem. Dobra, co ty czynisz? Uff, dobrze, że po tym nie otrzymuję obrażeń, bo już naprawdę miałem serce w gardle. O, dobra, pan się widzę zainteresował tematem tutaj. Ja nie chcę pochodni. O, tylko to bym chciał i chciałbym odłamek błyskamiennej komety, który zasadzę temu koledze prosto w ryj. I błyskamienny pocisk. Na dobicie.
No mało run z nich leci, więc naprawdę trzeba było tu przyjść wcześniej, ale cóż. I tak jeszcze mogłem przyjść tutaj później, nie? To już w ogóle by było easy. No są tak czy inaczej w stanie mi zagrozić ci przeciwnicy. A dobra, tam widzę kraba. Kraba to ja bym poczęstował chętnie, chociaż na niego na nim proca robiła wrażenie, ale zobaczymy, może łuk Loretty też będzie usadził srogi damage. Zobaczymy. No nawet nie wiem, czy nie jeszcze bardziej srogi niż proca. Dobra, to było tak łatwe, że aż prawie smutne. Sprawdzimy teraz sobie rusztowanie. Wiem, że tam dalej jest jeszcze znicz, ale chciałbym zobaczyć, co tutaj. Właściwie wygląda na to, że chyba nic tu nie będzie, co? Drabiny nie widzę żadnej, chyba że mogę wskoczyć jakimś cudem tutaj na te dachy. Wskoczyć mogę. No i tu już nawet przedmiot jest. Kamień kowalski. Poziomu 3. O, wskocz na ten... Oj, tutaj się widzę pofatygował. On tu może wskoczyć. Jak ci się spodoba, powiedz mi, przyjacielu, łuk Loretty na przykład. No nie, był to maksymalnie załadowany. Maksymalnie załadowany pewnie by go zabił po prostu. Ale nie miałem czasu na... Dobra, tam na tym daszku nic nie ma i w sumie nie ma co się kręcić po okolicy już. Okej, no miałem nadzieję, że jakoś to... Chyba, że tutaj jest drabina jednak, czyli jakoś tam... A bo tu jest też drabina, dobra. Ach. Ślepota nie zna granic. Myślę, że sobie nawet trochę łyknę. No fajnie, że można wejść na to rusztowanie, bo jakby tutaj była taka konstrukcja i by była niedostępna, to moim zdaniem trochę słabawo. Oj, nie miałeś się odwracać. Co za koleś, zobaczcie ile mi zdrowia zostało, no przecież to jest jakiś żart. 4 punkty życia. 4 punkty z 572, moi drodzy. No to już jest naprawdę... A, nie tego miałem się napić. Nie tego też. A, festiwal porażek po prostu, a naprawdę no... Niewiarygodne. Plasterek mięsa w nagrodę dostaję. Super. Ale tu jest jeszcze ścieżynka. To nie jest tak, że plasterek mięsa, tylko coś tu jeszcze będzie na pewno. 4 punkty hapsa. Niesamowite. Ale to już wymagało zachowania zimnej krwi, bo naprawdę często w Soulsach dzieje się tak, że na tym etapie już się traci nadzieję na przetrwanie i się umiera, nie? A tutaj po prostu do ostatniej chwili. Dobra, jeszcze uniknę tego. I dobitka. To wcale nie jest łatwe. No i jednak pod wodospadem jest przejście, dobra. No i to jest taki naprawdę dobry, pomysłowy i kreatywny troll. Idziesz na dole, no nie ma przejścia, nie ma, marudzisz, nie? Proszę bardzo, jednak jest, tylko po prostu byłeś zbyt niecierpliwy, koleżko. Mówię oczywiście do samego siebie, chociaż podejrzewam, że nie jeden gracz tak tutaj do tematu podszedł. Słyszę muzykę i trochę mnie to niepokoi. A tam jest kupiec. Dobra, nie będzie powrotu, ale trudno. A piękną gra tę melodię. Aż nie mam ochoty mu przerywać. Co tutaj jest? Duża kość bestii. Oj, kwiotki. Nie przepadam za kwiotkami, ale dobra, ogarniemy temat, myślę.
krwiotki już się striggerowały nawet. Dobrze, no tutaj chyba nic nie ma więcej, chyba że jakieś iluzoryczne ściany, ale nie będę teraz wszystkiego tutaj lizał. Pogadajmy z tym ziomem. Siemanko. Myślałem, że coś więcej powie. Okej, co ty masz do sprzedania? Mydło usuwa brud i inne elementy gromadzące się na ciele. Ej, czy domyślicie, że to jest przedmiot kosmetyczny, że po prostu jak się ubabramy błotem, to można sobie coś umyć? Roślinne mydło z wyciągiem z grzybów. To jest idealna opcja, żeby się myć. Przedmiot do stworzenia. Zmywa, dobra, zewnętrzny brud w końcu przedostaje się do środka i zanieczyszczając samego ducha. A wiecie co, to jest raczej przedmiot rzemieślniczy, nie? To nie jest tak, że mamy mydełko, którym możemy z siebie zmyć brud faktycznie, ale pewnie służy do tworzenia jakichś odtrutek czy czegoś takiego. Dobra, łza larwy. Chyba to mam. Okej, okay, teraz tak. Co to pozwala wytwarzać? Mydło, garnek oleju ze sznurkiem, peklowane, centkowane mięso. Dobra, ja sobie wiecie co, kupię te rzeczy, bo może się to okazać przydatne. No, a mydło będę mógł wytwarzać, więc nie muszę go kupować. Chociaż ta, no, ewentualnie łza... Aha, to jest do resetowania statystyk chyba. Tak to wyglądało, końcówka opisu, jakbyście chcieli, to możecie sobie zastopować, tam cofnąć i zastopować. No dobra, bo tu widzę, że jestem w obszarze. Czaru kwiotka. Wielki łuk Loretty. Zobaczymy, czy pokaże moc. No nie za bardzo, nie za bardzo. Może... to by było bardziej stosowne. Nie, widzę, że... Znaczy wiadomo, z procy tylko dwa pociski trafiły teraz. No, może zadawałaby większe obrażenie. Bez przesady. Okej. Okay. Bije się. No, dwa paski many chyba na niego pójdą mniej więcej. Ale pewnie mi przywróci trochę też. A mniejsze kwiatki spróbuję zabić mieczem, bo pewnie po nich jest kolejne odnowienie butelek. No i wtedy będę mógł sobie odzyskać, nie? Także... może się to opłacić, pod warunkiem, że nie będę za bardzo dostawał obrażeń od kwiatków. O, całkiem wysoki zeskok. O, kwiatki są na hita przynajmniej. O, to na bank zatruwa. Ta chmura pyłków. O, mocny atak zabija na strzała. To w takim razie będzie mój sposób. Kamień kowalski czwartego poziomu i trujące kwiotki z trujących kwiotków. Gdyby ktoś miał wątpliwości, czy te kwiatki zatruwają, myślę, że przedmiot z nich dropiący jest najlepszym na to dowodem. Proszek Mirandy. Też coś mi mówi ta nazwa, więc chyba... posiadam już taki przedmiot. Umrzyj sobie, kwiatku. Jakieś odnowienie buteleczek, czy nie bardzo? No tak średnio najeża. Średnio najeża. A w ogóle zobaczcie, do tego kupca stąd się nie można dostać, więc w sumie fajnie, że poszedłem tamtędy, bo tam był przedmiot też w tych zwłokach i bym kminił tutaj, nie? Jak tam się dostać do tej muzyczki, do tego przedmiotu? No dobra, no i co? I tutaj, tak, to jest przejście, które widziałem, czyli kolejny fragment lokacji odhaczony. Tu pominąłem run. No nic jakoś specjalnie unikalnego, ale warto mieć. Te motylki można podnieść też, czy pozyskać materiały? Można. No proszę. Cała chmara młodych motyli. Motyli mi jakoś nie żal, jelonków bardziej. O, tutaj coś, a to z komara dropnęło. To jest, dobra, ja to komarem nazywam, to jest ważka, ale i tak będę nazywał to komarem. Jest upierdliwe jak komar. No i tu nie byłem jeszcze. I mamy przeciwnika. I to jest tak, ja się napiję tutaj, ale to napiję się na wszelki wypadek.
bo spróbuję go porobić w zwarciu. Przy skradance to się całkiem dobrze sprawdza. W ogóle zobaczcie, jakie myszoskoczki tutaj przy nim są. Ja sobie pozwolę aż... Zobaczcie. No piękne istoty, piękne. Na szczęście się nie skapnął. Tak jak Gandalf w Mori pozwolił sobie przyświecić mocniej kryształem, tak ja tutaj pozwoliłem sobie na obczajkę lornetką, mimo że to było ryzykowne. Ten co tam czyni? Na co on szarżował? Nie wiem, czy on nie ma jakiejś innej broni. On taki bardziej kilof, tylko odwrócony trochę jakby, nie wiem. Okej, okay, no w każdym razie wrócił na swoje miejsce, więc jest gotowy na backstaba. Dojrzał do śmierci z zaskoczenia. Tak, młot wielkiego rogu, czyli faktycznie to była inna broń. Mamy tutaj znicz, ale obadajmy tę broń, bo ja potem oczywiście już o tym zapomnę. Gdzie mamy tenże młot? Na bank to będzie jakaś broń pod siłę, więc absolutnie nie obczajam tego w kontekście tego, żeby używać owego przedmiotu, a żeby poczytać o nim, ale na razie go nie widzę nigdzie. O, ten mieczyk jest ładny. O, Claymore zresztą też klasycznie. Ten miecz, no myślę, że jakąś postacią w zwarciu też musiałbym zagrać. Ej, ale co, to nie jest broń ten młot, czy... Czy ja go nie widzę tutaj? To nie jest to. O, to jest tutaj. Ogromny, gruby róg z rzeźbieniami przypominającymi słoje drzewa przerobiony na pałkę. Używają go wojownicy wyznawcy przodków. No, czy on jest przerobiony na pałkę? Nie powiedziałbym, chyba to jest błąd w tłumaczeniu jakiś. Starożytny róg jest nasycony mocą duchów przodków. Po pokonaniu wroga przywracana jest niewielka liczba punktów życia. No, takie wyssanie życia, okej. Okay. A, no i tutaj mamy znicz, tak? Może będę od razu je odpalał, żeby potem nie biegać, nie szukać. To już nie wiem, jest piąty chyba? Czwarty na pewno. O, krabulek. Na krabulka mi many nie żal. I procą go może potraktuję. Dobra. I z krabulca jaja wypadają. Waszko, gin. Mamy świetlika, to może go by striggerować i... No miałem chyba trochę farta, bo on nie trafiał we mnie. A, dobra, to jest to miejsce, gdzie mamy dwa świetliki. W sumie może być lepszą opcją uciekać przed nimi patrząc na nie, faktycznie. Tak teraz do mnie to dotarło, bo można wtedy unikać pocisków, nie? Ale no, ucieczka za osłonę też nie wydaje się być głupim pomysłem. Dobra, piąty albo szósty odpalony. Tu jest jakieś... A nie, myślałem, że to jest drzewko, a to jest, widzę, wróg. Wyznawca przodków, który co więcej stał niestety przodem do mnie. Umrzyj. O, coś dotknęło. Poszukująca strzała ponownie. Okej, okay, Estus się odnowił, ale tak nadal wygląda to średniawo, także postaram się nadal tak może chociaż łączyć walkę w zwarciu i dystansową, tak jak to teraz robiłem. Ale chyba tu by trzeba było rzucić okiem jeszcze, co? Tak mi się wydaje, że tutaj mogłem nie być.
Oj. No i nie byłem. O proszę, futrzany strój. Czyli część odzienia na klatę. Aha, tu już byłem, ale tam jeszcze nie. Dobra. Napierśnik tych wyznawców. Podejrzewam, że jakiegoś niczego super nowego się na ich temat nie dowiemy, więc może już nie będę czytał. Kamień kowalski trzeciego poziomu. Okej, okej. Dużo kamieni kowalskich. Generalnie mógłbym już całkiem sporo broni poulepszać. No i tutaj, tutaj nie byłem. Co to jest? Jakaś wieża. O proszę, miejsce łaski się trafiło. No to jest świetna wieść. Nie będę na razie odpoczywał tutaj. W ogóle tam pozostała mi jeszcze droga na górę. Jedna ścieżyna jeszcze poboczna. Rzucę okiem, co jest tutaj. O, tam jakaś poważniejsza budowla. Wiecie co? Ile my mamy czasu? No właściwie za chwilę będzie godzina odcinka, więc jednak to jest idealny moment, żeby zakończyć. Jeżeli ten wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. A, no i co? W następnym odcinku wyruszymy tam. Taka droga ku górze była. No i pewnie myślę, że jeszcze w tamte rejony zajrzymy. Fajnie, fajnie się tu gra. Myślę, że to jest najwyższa pora, żeby rzekę Siofra ogarnąć. Nie wiem, jaki boss tu będzie. I to też mi się podoba. Tymczasem dzięki, że byliście ze mną. I żegnam się z wami klasycznie ukłonem. Do zobaczenia.